trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Krzysztof Mariańczyk, na gorąco po zwycięstwie w Cage Box, najmniejszej klatce świata. Widzę emocje, widzę radość, ale widzę też wielkie zmęczenie. Witam wszystkich słuchaczy. Tak, no kosztowała mnie ta walka, jak widać po twarzy, sam się nie widziałem w lustrze, ale pewnie za piękny dzisiaj nie jestem. Kosztowała mi wiele energii, ale mimo wszystko cieszyłem się tą walką, czułem, że cały czas prowadzę. Nie miałem ani chwili zwątpienia. Myślę, że tym, co oglądali, na pewno też się podobało bardzo. Ile razy poczułeś krew w tej walce? Bo widziałam, że tam było kilka takich momentów, gdzie widziałeś, że rywal jest złapany. No, za każdym liczeniem, wiadomo, nie? Za każdym liczeniem. A poza tymi liczeniami to ten prawy taki bity w tempo na brzuch. Widziałem, że dużo mu zabierał tlenu i odechciało mu się powoli walczyć. A taki miałem plan od początku, żeby po prostu go złamać i żeby mu się odechciało walczyć. Krzysiek, jak się walczy w takiej małej klatce, gdzie jest naprawdę tak mało przestrzeni na to, żeby uciekać? Ja już wiele razy walczyłem w takich ringach, bo walczyliśmy w ringu. Wiele razy walczyłem już w takich ringach. Na salach treningowych mamy takie same ringi, jak nie mniejsze. Także dla mnie to jest normalne. Ja jestem kickboxerem, nie walczę w klatkach. Znaczy oczywiście walczę też w klatkach, bo nieraz walki K1 są przeplatane walkami MMA. Także głównie walczę w ringu i walczę w kickboxingu. Tą walkę wziąłem tydzień temu, bo taką dostałem propozycję. Obawiałem się trochę tylko tych małych rękawiczek, bo miałem tak naprawdę 3 razy je na treningu, ale ubrałem, jak dostałem telefon, że taką walkę mogę dostać, to ubrałem te rękawice na tarczę, na drugi dzień pojechałem na sparingi. Oczywiście walkę już wcześniej zaakceptowałem. Dostałem po sparingach telefon, że jedziemy do Bułgarii we wtorek i jestem tutaj, wygrałem. No i co, jedziemy dalej. Zwycięstwo na terenie przeciwnika smakuje bardziej? No nie, myślę, że nie wiąże z tym jakoś większej, czy bardziej, czy nie bardziej. Zwycięstwo zawsze dobrze smakuje. Okej, okay, no to ostatnie pytanie. Jeżeli współpraca z IFM będzie kontynuowana, to czy chcesz się dalej realizować właśnie w walkach w małych rękawicach? Czy chciałbyś na przykład, żeby organizacja zaczęła w ogóle organizować walki w formule kickbokserskiej? No oczywiście, wolałbym w kickbokserskiej, chociaż też mi się dzisiaj bardzo podobało i nie wykluczam też walki w cageboxie. No zobaczymy, siedzimy, porozmawiamy. Tak naprawdę to jestem tutaj od chwili na... Nawet nie zdążyłem przez tak naprawdę zamienić z organizatorami słowa za bardzo. Myślę, że walka im się spodobała i zobaczymy, nie? Co z tego wyjdzie. Jasne. No to ja Ci serdecznie dziękuję za wywiad. Życzę, żebyś szybko wrócił do zdrowia i do formy. I mam nadzieję, że do zobaczenia. Wszystko ze mną okej. Okay. Także blizny są fajne. Dziewczyny lubią blizny, także tylko mi roku dodadzą. A co, no nic mi nie jest. Tak naprawdę po walkach kickboxerskich częściej mamy nogi tak porozbijane, że chodzić nie umiem, a co dopiero kopać na treningu. Myślę, że w przyszłym tygodniu już spokojnie sobie pójdę na trening i zacznę się ruszać, bo kocham to robić i dlatego sportu żyję. Super. Dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Dziękuję. Pozdrawiamy kogoś? Tak, chciałem pozdrowić mojego trenera, którego niestety nie ma tutaj ze mną, Rafała Chwałka, wszystkich moich sparring partnerów, wszystkich ludzi, z którymi zrobiłem jakąkolwiek rundę, mojego promotora Marcina Dyga z New Ed Promotion, wszystkich moich sponsorów. Nie wymieniam, bo mógłbym kogoś pominąć i mógłbym się czuć urażony. Także dzięki wielkie za wsparcie i jedziemy z tym dalej. Pozdro.